Metoda na wnuczka to jeden z najpopularniejszych forteli złodziejskich. Gwarantuje oszustom anonimowość, a dla policji stanowi poważny problem, bo trudno namierzyć kogoś, z kim ofiara porozumiewała się tylko telefonicznie. Jak wygląda oszustwo na wnuczka? Polega to na tym, że do najczęściej starszej osoby telefonicznie zgłasza się ktoś z rodziny, tak myśli rozmówca, i zgłasza pilną potrzebę uzyskania pieniędzy. Zaistniała jakaś sytuacja losowa, która po prostu wymaga natychmiastowego udzielenia pożyczki. I zwraca się do osoby, z którą rozmawia, z prośbą właśnie o taką pożyczkę. No i wtedy przy różnych okolicznościach zdarzeń, różnych wersji podanych przez telefon, kończy się to tym, że osoba starsza wypłaca bardzo często oszczędności swojego życia i przekazuje je oszustom. Po rozmowie telefonicznej ze starszą osobą spotyka się ktoś, kto podaje się za kolegę czy koleżankę członka rodziny, który z poważnych powodów nie mógł pojawić się na miejscu. Starsza osoba przekazuje mu w zaufaniu pieniądze. Giną one bezpodwrotnie, podobnie jak ślad po złodzieju. Ta metoda oszukiwania osób starszych jeszcze kilka miesięcy temu była plagą. Obecnie przypadków jest mniej, choć nadal się zdarzają. Był taki moment, że było takich sytuacji więcej. Ostatnio na terenie Szczecina była jedna taka sytuacja. Mieszkanka Dąbia straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właśnie nieszczęście całej tej sytuacji polega na tym, że starsze osoby tracą oszczędności swojego życia bezpowrotnie. Bo jak już wspomniałam, bardzo trudno jest później dotrzeć do sprawców, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, kogo mamy szukać. Stąd tak ważna jest czujność, zarówno osób starszych, jak i ich rodzin.